Jeżeli nie ma uwag, to proponuję, żeby zgodnie z wnioskiem pana prezydenta wprowadzić jeszcze jeden punkt. Proponuję to punkt 5. Prezydent miasta wydarzy się wnioskiem o wydanie przez komisję opinii, co mierzy na gminę lub udział w numer 2006 o powierzchni 0,25 hektara, Abram pierwszy, Abramowice, Arbus pierwszy, położonej w gminie przy ulicy Daniłowskiego 21. I proponuję wprowadzić ten punkt do porządku obrad. Kto z państwa jest za wprowadzeniem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się z głosu? Dziękuję bardzo. Czy punkt wstrzymujący jest wprowadzony do porządku obrad? Głosujemy cały porządek obrad. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku? Jednogłośnie dziękuję. Przechodzimy do realizacji porządku. W punkcie pierwszym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, projekt na druku 1605-1. Czy są pytania do tego punktu? Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do opiniowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego punktu? Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto wstrzymał się z głosu? Przy 4 głosach wstrzymujących, projekt zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały zmieniający uchwałę 975. Rady Miasta Lublin 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej projektu 1631. Czy są pytania, to uchwalmy. Jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do opiniowania. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto wstrzymał się z głosu? Przy 4 głosach wstrzymujących projekt zaopiniowany pozytywnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie budowy na terenie Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie, pomnika pary prezydentki Marii Lecha Kaczyńskiej, projekt na druku 1610-1, projekt grupy radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Pan radny Marku, proszę o przyjęcie. Przewodniczący Marku, proszę o przyjęcie. Chciałem zapytać wnioskodawców, co się zmieniło od tamtego czasu, kiedy była procedowana ta uchwała? Bo widzicie państwo niejako ponownie to, żeby według państwa pomysłu był ten pomnik. Czy coś się wydarzyło? Dlaczego taki pośpiech i dlaczego ponownie niejako podobny wniosek? Te samo te. Proszę wnioskodawców o wyjaśnienie. Czy ktoś z państwa wnioskodawców jest chętny, żeby się odnieść? Czy nie ma takiej woli? Ja odpowiem panu Markulowi, a dlaczego pani nie? Pani radna Małgorzata, panu rozumie jako wnioskodawca, tak? Tak. A proszę, dlaczego tak? Nie? Niech mi pan powie. A dlaczego nie? Ograniczy pan prawo mieszkańców do tego, żeby złożyli taki wniosek i uchwałę przez radnych? A dlaczego nie? Co by, ma pan ochotę ograniczać prawa mieszkańców, którzy chcą takiego projektu? Pani radna, to nie jest dyskusja między pani radnymi, tylko pani radna odpowiedziała już odpowiedź, która nie funkcjonuje, proszę bardzo, czy pani jakieś pytanie? Tak, mam pytanie, czyli jeżeli nie będzie pozytywnie pomnik wyznaczony, czy będziecie co miesiąc zgłaszać pomnik według zresztą pani projektu i pani chce przed siłę przeforsować ten swój projekt i czy będziecie co miesiąc zgłaszać? Jeżeli nie będzie pomyślnie, no bo rozumiem, że zawsze mieszkańcy, czyli domyślę pani i koledzy, macie prawo zgłaszania pomników. Panie radny, jak pan będzie w stanie. Panie radny, panu skargą wnioskodawcy, tak? Proszę pana. Panie radny, jak pan będzie w stanie zaprojektować pomnik, jak będzie pan w ogóle miał pojęcie o projekcie pomnika, to wtedy będziemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Ale bardzo proszę. A Marto jest osobistym, ale bardzo proszę, prawdziwego artystę. Czy są jeszcze który się gniewa prawdziwym artystą, a za publiczne pieniądze wykonuje projekty. Dobrze, czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do opiniowania tego projektu. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? 4 głosy za, kto z państwa radnych jest przeciw? 6 głosów przeciw. Projekt jest wymagany większości głosów. Kolejny projekt to wniosek o wydanie opinii w przedmiocie nabycia na rzecz gminy Lublin, działku braci Lubczyk o powierzchni 0,014 hektara, obręb 31 słabnych arkusz 8, położonej w Lublinie przy ulicy Północnej. Pismo dostępne prezydenta miasta z dnia 30 października 2018 roku. Dziękuję. Dobrze, więc czy są to pytania?
Jeżeli nie ma pytań, to przystąpimy do oddzielnego tego. Kto z Państwa radnych jest zapoznany z wnioskiem? Nie jest wniosku. Darek, przyjrzenie posłuchania naszego restauracji. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Kolejny wniosek wprowadzony to wniosek zastępcy prezydenta miasta o wydanie przez komisję opinii w przedmiocie nabycia nazwy gminy Lublińczyku 2006 o powierzchni 0,25 hektara obręb 1 na bramach Pizarskiej położonej w Lublinie przy ulicy Danimowskiego 21. Czy są pytania? Tak. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Ja proszę, ponieważ nie mieliśmy czas na zapoznanie się z projektem, proszę o kilka słów wprowadzenia. Pan dyrektor Jelicznie, proszę bardzo. Rozumiem, że obecność Pana dyrektora dotyczy tego punktu, tak? Bardzo proszę, Pan dyrektor Jelicznie. To jest działka, która w studium i w planach projektu planu jest przeznaczony pod drogę i osoby, właściciele tej nieruchomości starają się albo o zmianę planu, co nie wchodzi w rachubę w tym momencie, albo o wykup tej nieruchomości. To jest takie podejście do sprawy. A gdzie jest ulica Danimowskiego? To jest południowa część Lublina. Ale po ulicy bliżej? To Kunickiego, Abramowicka, całe to osiedle Sierpińskiego i Sierpińskiego, te ulicy. A ja jeszcze mogę tylko bardzo proszę Pani Radna Jadwiga. Pierwsza decyzja zapadła, ale w której to części północnej ulicy, ta 0? Ja wiem. To jest przy tym hotelu, który był wykańczany na mistrzostwa. To jest ciąg jeszcze udostępniony przez właściciela, wszyscy z tego korzystają. Bo ja chcę procedować uchwałę tak, jak należy. Proszę o przyjęcie. Pan się nie denerwuje, pani radna, a pan tak przyjmuje. Te komentarze są zbędne, panie przewodniczący. Proszę bardzo, są pytania jeszcze do projektu uwagi. Tak, od podstaw. Kto wnioskował? Przecież pan dyrektor przed chwilą powiedział. Nie. Czy są jeszcze pytania, na które nie padło odpowiedź na komisji? Nie powiedział. Są pytania do tego projektu uchwały? Dobrze, do tego wniosku, przepraszam. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, to przystępujemy do zaopiniowania. Pani Parantów, czy zapowiedzę do zaopiniowania tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo, to jest przejście. Ja sam. Pan Parantów, ile to muszę? Kto wstrzymał głos? Projekt zaopiniowany został pozytywnie. Kolejny projekt to przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Miasta Urbanistycznej i Ochrony Środowiska Przedmiotu Legislacji Ustawowej. Od piątku sprawozdanie było dostępne w aplikacji centralnej, czy to czy są jakieś uwagi? Jeżeli nie ma uwag, to kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Czy jednym z wstrzymujących pozytywnie zaopiniowane sprawozdanie? Czy sprawy wniesione? Jeżeli nie ma spraw wniesionych, dziękuję Państwu za wysłuchanie. Ja mam sprawę, przepraszam ja. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że będę wyrazicielką wszystkich członków komisji. Chciałam podziękować Panu Przewodniczącemu na prowadzenie komisji, tym bardziej, że odchodzi od nas i będziesz uczestniczył w pracach komisji jako wiceprzewodniczący, chyba że będzie jako przewodniczący, przepraszam, jako przewodnik, przepraszam, jako przewodniczący, ani też jako radny. Dziękuję Panie Przewodniczący i życzymy wszelkiej pomyślności w dalszej Pana karierze zawodowej i prywatnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję za 4 lata. Dziękuję.